W zakładach górniczych Polkowice-Sieroszowice doszło nad ranem do tragicznego wypadku. W wyniku wypadku na powierzchni, to się zdarzyło przy rozładunku soli w zakładach górniczych Polkowice-Sieroszowice, doszło do tego tragicznego w skutkach zdarzenia. Wypadkowi uległ nasz pracownik. Mimo natychmiastowej podjętej reanimacji niestety nie udało się uratować mężczyzny. Był to pracownik, który w zakładach górniczych Polkowice-Sieroszowice pracował od 2021 roku, miał 33 lata. Mężczyzna pracował jako ślusarz, był mieszkańcem Głogowa. Okoliczności wypadku będzie teraz badała powołana do tego komisja. Decyzją Tomasza Zdzikota, prezesa zarządu KGHM, została wprowadzona 3-dniowa żałoba we wszystkich oddziałach spółki.